Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Workers and Resources Soviet Republic 6 listopada 1963 roku i zaczynamy od miejsca, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, a w międzyczasie skontaktował się ze mną pan Marek na Facebooku, no i dorzucił kilka propozycji, nawet kilkanaście, a nawet chyba kilkadziesiąt propozycji dotyczących Zielonej Góry. Najważniejsze, które pamiętam, to jest potwierdzenie, że owszem, była cegielnia w Zielonej Górze, pracowała bodajże do końca lat 90., tak więc najprawdopodobniej cegielnia powstanie tutaj w Zielonej Górze, ponieważ mamy tutaj jak gdyby miejsce, żeby to ogarnąć. Istniała również elektrownia, która istniała do lat bodajże 70., z tego zrezygnujemy, z tego miejsca pracy. Istnieje też firma, która nazywa się Nowita i od lat 70. produkuje włókna. Tutaj chyba sobie odpuścimy również z tą fabryką. Następną rzeczą był chyba Zastal, czyli produkcja wagonów i, co ciekawe, od 64. roku produkcja lokomotyw. Zastanawiam się nad tym, rzeczywiście. Nawet chyba te lokomotywy mam tutaj jako modyfikację, tak by było nawet fajnie. No i co jeszcze? Falubas. Wszyscy znają, miłośnicy chyba Speedwaya to znają dobrze Falubas jako drużynę, natomiast Falubas to maszyny włókiennicze, tutaj sobie chyba raczej odpuścimy to. Były również browary zachodnie Lubusz, też niestety już nie działające. Raczej ich też nie będziemy tutaj reaktywować, ponieważ będzie tutaj Polmos na bank. Dodatkowo ZNTK, o tutaj powinien ten ZNTK się znajdować gdzieś. I jeszcze z tego co pamiętam fabryka mebli, młyn, no mnóstwo tego jest naprawdę. Jakieś fabryka dywanów, coś z wełną. Jakiś zakład mięsny, ale nie bezpośrednio w Zielonej Górze, tylko gdzieś niedaleko. Tak więc dosyć dużo propozycji. Z tych wielu propozycji, za które panu Markowi dziękujemy, na pewno będzie cegielnia, być może będzie Zastal, no nie wiem, może będzie ZNTK, jeżeli będzie Zastal, to ZNTK też zrobimy, co nie? Jakąś lokomotywownię czy coś takiego. No nie wiem, zastanawiam się. Dobra, a co w międzyczasie się tutaj zdążyło zrobić? Tak więc ta kruszarka już działa, tu wszystko elegancko odpalone, działa. Zdążyłem już postawić sobie, jak to się nazywa, to jest ciepłownia, ale najprawdopodobniej w tym roku jeszcze jej nie odpalę. Zobaczę, pomyślimy. Tutaj wszystko ogarnięte, tutaj ta budowa została przed chwilą włączona. Wybudowałem również stację paliw, tak więc elegancko. No i tutaj, tak jak mówiłem, już przeszedłem na zasilanie z importu. Tak więc tutaj tylko... O właśnie, tutaj trzeba będzie podłączyć, bo ja tutaj go nie podłączyłem i tutaj się nie będzie budowało. Dobra, na razie jest wszystko wyłączone, czas ten więc elegancko. Lecimy sobie dalej, co tutaj było wybudowane. Kilka rzeczy będzie wybudowanych w okresie zimowym, ale nie będzie budowanych... No może tutaj będzie kontynuowane budowanie tutaj szkoły. Może jakiś blok, jeden albo dwa postawimy sobie, ale generalnie skupimy się, z racji tego, że będą utrudnienia, skupimy się na budowie tutaj jak gdyby w obrębie tych na przykład skwierzyny i tutaj. Zresztą zobaczcie, blok już jest postawiony, blok numer 2 w Świebodzinie. I już nawet są, ludzie się wprowadzają powoli. Tutaj chyba jeszcze coś ja muszę wstawić? Nie pamiętam, co to jest. Kindergarten to jest, może jakiś większy sklep. Tutaj jest baza dla pługów, w sumie dobre miejsce, żeby te pługi tutaj sobie jeździły. Jeżeli chodzi o to, to tutaj chyba nic nie robiliśmy. Dalej lecimy. W skwierzynie budujemy duży sklep, taki normalny, nie taką popierdółkę jak tutaj, tylko już w miarę duży sklep, tak więc duży sklep powstanie. Być może powstanie szpital w tym miejscu, albo ośrodek zdrowia jakiś, w tym miejscu najprawdopodobniej. No i być może jeszcze
Z2 do mieszkania tutaj. Aha, ośrodek kultury trzeba będzie wybudować. To raczej gdzieś chyba, no jeszcze nie wiem. Ale to też zimową porą chciałbym to jeszcze tutaj ogarnąć. No szpital na pewno, ośrodek kultury nie wiem. Dobra, lecimy sobie dalej, bo już w Gorzowie też zaczynaliśmy. Zacząłem tutaj pracę. Jest już zaznaczone przedszkole, czyli mamy sklep, przedszkole, czyli najważniejsze jak gdyby dwie rzeczy na sam początek. W następnym roku już tu będziemy budować zakłady mięsne. Się zastanawiałem, w którym miejscu. One historycznie były w centrum miasta, no ale mogą generować zanieczyszczenia, tak więc ja je gdzieś wyciągnę tutaj na przykład. Najprawdopodobniej będą tutaj i być może w następnym roku też już zaczniemy tutaj zakłady Ursusa, odpalimy sobie, po tej stronie one będą. I też najprawdopodobniej, chociaż nie, w tym miejscu nie, gdzieś tutaj sobie jakąś elektrociepłownię, czy tam ciepłownię włączymy, dzięki temu będą te dwie miejscowości, Barlinek i Gorzów, będą miały ogrzewanie. Lecimy dalej, tutaj w PGR-ze Witnica się robi ciekawie. Również został postawiony silos, mało tego, do tego silosu już są dowożone płody rolne, tak więc elegancko, jak już ten silos powstał, to automatycznie już szybko była powstawiona PGR Ferma Krów. Ferma. No dobra, nieważne, znaczy w sumie ważne. Tak więc już Ferma Krów tutaj już jest, nawet są, proszę bardzo, już są dowożone rzeczy. Tak więc tutaj nawet już jest, ładnie wyglądają te domki, jak to ładnie, fajnie wygląda. Już tutaj też mamy zabudowę, tutaj ludzie już mogą się wprowadzać, ale na razie jeszcze nie. Tutaj już następna taka rzecz będzie budowana, tutaj drogę może pociągniemy w okresie zimowym, nie wiem, zobaczymy. Tyle mniej więcej się zmieniło tam od ostatniego odcinka. No i jesteśmy na etapie, kiedy za chwilę wyjdzie tutaj zima, rozpocznie się zima i będą utrudnienia, jeżeli chodzi o transport, tak więc dlatego nie idę tam daleko, gdzieś tam, tylko skupiam się na tych miejscowościach wewnątrz, żeby ten transport nie był zbyt długi. Dobra, ale dzisiejszy odcinek chciałbym całkowicie poświęcić tylko i wyłącznie jednej fabryce. Jest to fabryka, o której już wcześniej mówiłem, Police 1934 teoretycznie, ale tak naprawdę ta fabryka powstała później. Jakby w tym roku rozpoczęto budowę, nawet chyba w 65, ale powiedzmy, że dzisiaj sobie zaplanujemy tą fabrykę i od razu taki motyw, od razu wam powiem, że owszem, ta fabryka będzie bardzo duża, bo to jest naprawdę dosyć ciekawy zakład. Ale od razu, jak widzicie, a może ktoś się orientuje albo nie, to ona będzie stała całkowicie w innym miejscu. Fabryka Police ma nazwę od miejscowości. Miejscowość tak się nazywa, po prostu Police. Niemniej jednak, jeżeli ktoś dobrze zna geografię, to już pewnie widzi, że nawet ta nazwa już jest w Niemczech. Ponieważ, jeżeli sobie ktoś popatrzy, to tu jest Nowe Warpno, a tu jest Stare Warpno, a między nimi jest polsko-niemiecka granica. Tu jeszcze było jezioro, ale zlikwidowałem je. Tak więc całkowicie gdzie indziej jest. Znaczy może nie aż tak całkowicie. Police powinny być gdzieś tutaj, a raczej w tym miejscu. O, dokładnie gdzieś tutaj powinny być. Zresztą tutaj są chyba nawet port. Port. Tak, port, ponieważ ten zakład pracy ma własny port i to nie jeden, a bodajże trzy. Dobra, najpierw tutaj przystąpię do wyrównywania terenu, to mi troszeczkę zajmie, bo chcę te bagniska zlikwidować, żeby właśnie postawić tutaj ten zakład. Będziemy go całego tutaj ogarniemy, bo on tutaj będzie miał kilka rzeczy i tak jak wspomniałem, będą również porty, tak więc dosyć ciekawie się zapowiada. Tak więc lecę sobie to wyrównać i za chwilę się spotykamy. Wystarczy chyba już tego miejsca, tutaj nie będę już tych bagien tam niszczył. Wydaje mi się, że miejsca wystarczy. I co prawda jest rok 1963,
A w sumie decyzja o budowie tej fabryki chemicznej, bo w sumie to jest fabryka chemiczna, która zajmuje się w głównej mierze produkcją nawozów sztucznych, chociaż nie tylko, ale decyzja o budowie tej fabryki zapadła w 1964 roku. A tak naprawdę pierwszą wytwórnię uruchomiono chyba w 1969 roku. To była wytwórnia kwasu siarkowego, tak więc tutaj będziemy dosyć długo budowali tą fabrykę. Zresztą, szczerze mówiąc, ta fabryka, ona praktycznie do dzisiaj jest cały czas budowana. To wynika z tego, że właśnie te fabryki chemiczne często muszą być tam przebudowane instalacje, bo jakaś nowa technologia wchodzi i tak dalej, tak więc trzeba tam zaraz budować coś ciekawego, przebudowywać i rzeczywiście tutaj będzie też długo ta rozbudowa tej fabryki trwa. Raz, że długo będę budował, bo zobaczcie, ile rzeczy muszę tutaj wyrzucić. Na przykład 17 części mechanicznych. Chyba najpierw wybuduję fabrykę, która będzie robiła te części mechaniczne, a dopiero później te police wybudujemy. Tak będzie to wyglądało, bo to będzie dosyć dużo kosztowało. No i zobaczcie, ile stali. Kurczę, mnóstwo. Ze stalą będzie prosto, bo od razu z huty tutaj dowieziemy. Ale dosyć duża fabryka jest. I co ona jeszcze będzie potrzebowała? Żwir, drewno, płody rolne, ropę naftową i dosyć dużo energii elektrycznej. Wszystko to już mam. No i będziemy oczywiście produkowali chemikalia. Tak więc elegancko. Skład aż 1200 ton mogę mieć tutaj zgromadzić, a drewna nie mogę gromadzić. O, widzicie. To jest istotna rzecz, bo nie mogę gromadzić drewna tutaj, widzicie? Nie ma zbiornika na drewno, jest zbiornik na płody rolne, na ropę naftową i na żwir, ale będę musiał gdzieś, no, nie będą tutaj pociągi, bo tutaj są pociągi też. Trzeba będzie chyba wybudować obok też stację jakąś, żeby drewno przywozić. Ewentualnie drewno można statkami. Statkami można. Tu jeszcze ciekawa sytuacja jest dotycząca tej fabryki. No to ja mówiłem, w 60-tych latach, czy tam na sam, no w 69 odpaliła, ale też lokalizacja jest bardzo fajna, ponieważ ta fabryka została zlokalizowana w niedalekiej odległości od zniszczonej podczas II wojny światowej fabryki benzyny syntetycznej. Ja już o niej kiedyś mówiłem. Jest to podczas II wojny światowej, nawet wcześniej. Niemcy produkowali benzynę syntetyczną i wykorzystywali do tego węgiel, tak? Było 12 takich fabryk w Niemczech, no i jedną z nich właśnie było Police i ta fabryka została naprawdę doszczętnie zniszczona, chociaż ruiny dzisiaj są, jest muzeum, można sobie zwiedzać te ruiny, więc ta fabryka stoi niedaleko. W sumie niedaleko właśnie tamtej fabryki niemieckiej. Co ciekawe jest również, dobra, sobie postawię ją gdzieś tutaj, chyba w tym miejscu. Co jest też bardzo ciekawego w tej fabryce, że ta fabryka, dla tej fabryki wybudowany został port. Docelowo on miał, znaczy na samym początku on miał obsługiwać tą fabrykę. Port w Policach. To nie byle jaki port, bo jest port, który mieści się chyba w pierwszej piątce największych portów. Powiedzmy Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin i później są Police. To jest bardzo duży port. I wyobraźcie sobie, że on został wybudowany dla tej fabryki. Jak ona była ważna. Zresztą ten port, bo też właśnie chciałbym właśnie ten port tutaj wstawić, dlatego sobie tutaj już przygotowałem, jak gdyby jest basen. I tutaj jest trochę więcej miejsca, i tu jest taki pirs, jak gdyby wyciągnięty. Dlaczego? Ponieważ port w Policach składa się z czterech terminali, tak? Chyba. Przy czym, no, trzy są główne. Jest pierwszy terminal, terminal barkowy. Jak sama nazwa mówi, tam są obsługiwane barki, i on bardzo blisko jest podciągnięty pod. No, w sąsiedztwie fabryki jest, nie? I właśnie tutaj mi się wydaje, że ten kanał, ewentualnie, bo najpierw wybuduję fabrykę, ona będzie stała i dopiero później
dobuduje sobie port. Bo też tak było w rzeczywistości. Port powstał w latach 70. Tak więc tutaj sobie barkowy port. Znaczy, gdzie będę mógł barki tutaj obsługiwać. Stacja towarowa i tutaj mam. O właśnie. Taki. Chociaż nie. Taki nie wiem. Czy ja tutaj co ja będę tutaj? Żwir to będę przywoził? Nie no, żwir to nie. Nie ma z... Aha, dobra. To na to nie. Czy tutaj deski mógłbym przywieźć? Nie. To nie za bardzo. Nie, są deski. Mogę nawet deski tu przytargać. Ty, elegancko. To barki z deskami mogę tutaj dotargać. I to by było fajne. Gdzieś tam przywieźć te deski. Chociaż ja mam tutaj... Tutaj mógłbym, ale to wiecie. Chodzi też o to, że o... To zaraz zobaczę, czy tutaj płody rolne też mogę. Dobra, ja sobie tak. Płody rolne mogą być. Chemikalia stąd mogę też zabrać. Tak więc... No dobra, zobaczymy. Stal... O, stal będę mógł stąd wywozić. Bo to, o czym mówiłem, że początkowo ten port był jak gdyby dla... do obsługi tej fabryki. Ale później zaczął obsługiwać inne rzeczy, nie? Dobra, czyli mamy tak. Tutaj... Próbujemy postawić to. Okej, zobaczcie. Dobra, postawiliśmy. No i tutaj bareczki mogą sobie wpływać, tak? Jest to ten terminal barkowy. Później był terminal morski, gdzie no już barki niekoniecznie były obsługiwane, tylko pełnomorskie statki. I ten terminal, ja sobie właśnie tutaj wyrównałem ten teren i najprawdopodobniej ja wstawię... Modyfikacji? Nie, a zwykłą, standardową. Tamten terminal jest dosyć fajny też, poczekajcie. Tutaj, tak? Terminal ładowania masowców? Nie, właśnie coś takiego. Dok towarowy średni. I tutaj też mogę drewno przywieźć, na przykład z zagranicy. Powiedzmy, chociaż nie, no, bez przesady, ale... Też mogę wywieźć stąd również, tak? Tak, właściwie to może być coś takiego. Ewentualnie mniejszy, bo zobaczcie, coś takiego i to się powinno tu zmieścić. Bo ja sobie policzyłem kratki. O. No jak nie zmieści się to, to tam spokojnie później go tam troszeczkę poszerzymy i o, o właśnie. Jest. Widzicie? Jeszcze go przesunę w tym kierunku. Okej. Okay. Czyli tak byłby. I bezpośrednio można by z fabryki ładować na statek. Chociaż lepiej, żeby był magazyn jakiś. Żeby był magazyn. To najprawdopodobniej to odciągniemy sobie na maksa tutaj. Ewentualnie mogę te nabrzeże wypchnąć. Tak wypchnąć, nie? I tutaj magazyny jeszcze poustawiać sobie. Między fabryką, a bezpośrednio terminale. Będzie może coś takiego. Na razie tylko tak poglądowo, bo tak jak mówiłem, te terminale będą budowane później i one nie będą tylko i wyłącznie obsługiwały tej fabryki, ale będą stanowiły też port. A dlaczego? Ponieważ tutaj, jak widzicie, już ten kanał portowy jest ładnie zrobiony, ale ja tutaj planuję, aby był terminal do rozładowania masowców. Do ładowania masowców. Właśnie się zastanawiam, jaki to będzie. I zobaczcie, on potrzebuje troszeczkę miejsca, jednak potrzebuje. Dla zbiornikowców też dużo miejsca, ale mam modyfikacje, które potrzebują mniej. Poczekajcie. Kontenery? Nie, kontenery to nie tu. To Gdańsk, Gdynia. Dobra, to tu nie. Ale właśnie potrzebuje... Terminal ładowania masowców. Czy ja, co ja będę stąd wywoził? Węgiel? Rudę żelaza. Potrzebuję rudę żelaza. Nie wiem. Chyba tak. Zrobimy sobie coś takiego. Jeden terminal do rozładowywania. Zrobimy sobie na przykład tu w Szczecinie będzie. Tutaj ten terminal będzie. No jeszcze powiedzmy, że do rozładowywania. Tylko, że tutaj trzeba by to jeszcze ładnie ogarnąć. Natomiast do załadunku to będzie terminal o, tutaj na przykład. I tu będzie jeszcze terminal pasażerski w Świnoujściu.
Dzięki temu, że tutaj będę mógł rudy ogarniać i drobnice, to ten port będzie tutaj ogarniał inne produkty. Tak więc fajnie by to wyglądało, to by mi pasowało. Dodatkowo jeszcze jedna bajka, ponieważ ja tutaj wcześniej wspomniałem, że ten port morski, że znaczy port w Policach ma 4 terminale. Powiedziałem o terminalu barkowym, tutaj barki małe, które będą mogły wpływać sobie rzeką, pod warunkiem, że mosty podniosę. Tutaj będą statki pełnomorskie mogły pływać, pod warunkiem, że tutaj ten kanał poszerzę chyba, tak mi się wydaje, albo tędy kanał tutaj poszerzę i tutaj będę musiał się przeciąć. Jeszcze dodatkowo jest terminal, który się nazywa Mianka. Tak się nazywa właśnie ten terminal i ten terminal, on służy do przeładunków, ale takich przeładunków produktów płynnych. Przy czym, no ja tutaj chciałbym to ogarnąć, to jest chyba ten. O właśnie. Chciałbym ogarnąć tutaj ropę. W rzeczywistości Mijanka, czyli ten terminal do przeładunków produktów płynnych, on nie przeładowuje w ogóle ropy. I przeładowuje, no takie bajery jak amoniak na przykład, albo kwas siarkowy, o takie rzeczy, nie? No to już jest naprawdę hardcore niezły. I praktycznie tylko dla tej, jak gdyby dla, w rzeczywistości dla, chyba na potrzeby tylko i wyłącznie tej fabryki, ale nie jestem pewien. Natomiast ja sobie tutaj postawię taki terminalik. Pyk. I tutaj będę ropę przytargiwał. Coś takiego, zobaczcie. Ewentualnie myślałem, żeby ten ustawić też terminal w tą stronę, ale tutaj może być problem, nie? A tak to zobaczcie, taki krótki terminal na nieduże, to nie będą jakieś potężne tankowce. Nie, takie coś to sobie zrobimy naftoport w Gdańsku i Gdyni, ale tutaj też będzie możliwość. Też się zastanawiałem, że, bo ponieważ tutaj mam ropę, żeby po prostu nie wozić tymi samochodami tutaj, tylko, bo najpierw myślałem o rurociągu, bo rurociąg można przeciągnąć sobie ponad wodą, to nie jest problem, akurat tutaj nie ma aż takiej dużej szerokości i można to zrobić, niemniej podejrzewam, że jak tak zrobicie, to później, o zobaczcie, widzicie, to później jak tak zrobicie, to później barki nie będą chciały tutaj pływać, no więc trochę może być słabawo, a to sobie tak pomyślałem, że w tym miejscu, jeżeli tu będzie na drobnicę terminal, to w tym miejscu sobie zrobię taki terminal, właśnie tego typu terminal. I będzie można na przykład ropę wozić tutaj. Co nie? Ewentualnie będzie można tą ropę wywozić gdzieś w głąb. W głąb, w głąb, w głąb, tak jak mówiłem o Czechowicach-Dziedzicach. Tak? No to właśnie tutaj. Będziemy sobie jechali, znaczy płynęli, nie? Zobaczcie, rzeka jest żeglowna, ale tutaj już kanion. No to powiedzmy tutaj w Kędzierzynie byśmy sobie, bo tu będzie port, we Wrocławiu będzie port na pewno, tutaj w Kędzierzynie też i tutaj na przykład sobie zrobić terminal, żeby władować tą ropę i pociągnąć tą ropę, żeby pociągami nie targać przez pół Polski tej ropy, nie? Bo jak będzie rafineria w Gdańsku, no to wiecie, to będzie ułatwione. A znowuż będzie rurociąg przyjaźni, no to w Płocku, nie? To też rurociągiem. A pociągami targać te wagony? No można. Można. Paliwa też trzeba będzie jakoś dystrybuować. No zobaczymy. Ale na razie to mi się podoba ten pomysł. Zresztą i tak będziemy importowali dużo ropy i tak. Czyli coś takiego na razie. Oczywiście tą fabrykę najprawdopodobniej wepchniemy tutaj na maksa. Tak jak mówiłem, w 64 roku zaczniemy budować dopiero tą fabrykę, a więc jeszcze jest spoko. W dzisiejszym odcinku tylko jak gdyby pokazuję, jak to będzie wyglądało, a wyglądało to będzie nawet całkiem atrakcyjnie. Mam nadzieję, że i tutaj rzeczywiście zrobię wszystko, żeby ta fabryka leciała na dużym procencie tutaj, wiecie, na dużym przełożeniu. Dużo ludzi, żeby te surowce były i tak dalej. Mam nadzieję, że to mi się uda. Będziemy dużo produkowali tych chemikali i będzie gicio.
coś pomyślimy. Teraz jak znalazłem te małe porty, tak więc odżył pomysł na cigecice. Może będzie cigecice. Mało tego, mogą być jeszcze dwa porty przynajmniej na Odrze. Jak będzie na, chyba z tego co mi się wydaje, jak będzie na Wiśle, to sobie pomyślimy trochę inaczej. Ale tu może być kilka portów. Mało tego, teraz patrzę sobie na tą modyfikację, zaraz zobaczymy. Tu jest taka sytuacja, węgiel. Gdzie ja widziałem ten? Unloading dock. Właśnie! Czyli coś takiego. I Dolna Odra. Pyk. Tutaj malutki terminal, barki z węglem na Dolną Odrę zapychają, co nie? Fajnie. Może kanał Gliwicki zrobimy w takim układzie. Wypadałoby. Tylko, że tutaj no już będą... Ciężko będzie zrobić kanał Gliwicki. Autentycznie powiem wam, że będzie bardzo, ale to bardzo ciężko zrobić kanał Gliwicki. Bo zobaczcie, jakie już tutaj są... Jakie tutaj wąwozy są robione. No, tam jeszcze do Czech powinno to pojechać, no bo Odra zaczyna się w Czechach. Chyba pierwsze 28 km to jest, są Czechy tak naprawdę, tak więc... zastanawiam się. Można by spróbować zrobić, ale to tak zdeformuje tutaj ten teren. Kanał Gliwicki i na przykład ropa, znaczy się węgiel kanałem gliwickim do Kędzierzyna, do elektrowni we Wrocławiu. Tak chyba ona była zasilana tym węglem. Ewentualnie nawet do Szczecina utargać. Czego nie? Mniejsze bareczki i można się tak bawić. Nie? Tutaj w Nowej Soli też był port rzeczny. Jest tutaj. Jest port rzeczny na bank. W Cigecicach też port rzeczny. W Krośnie Odrzańskim. Ostrzynie? Nie, już nie wiem. Ale w Cigecicach na pewno, w Nowej Soli na pewno. I gdzieś w miejscowości na My, już nie pamiętam, jak się ta miejscowość nazywa. Ona jest chyba gdzieś tutaj, koło Legnicy mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewien. We Wrocławiu planuję dwie elektrownie wodne, ponieważ tam chyba są dwie elektrownie wodne. Jeszcze się zastanawiam, czy by czasami nie rozdzielić, tak żeby tutaj była jedna, bo ponieważ we Wrocławiu przez Wrocław biegnie kanał, ten żeglugowy, no i Odra sobie tam płynie, tam dookoła też, jak gdyby, nie? Tam chyba są trzy. Jest jeszcze kanał przeciwpowodziowy chyba teraz zrobiony. Tak więc mi się wydaje, że mógłbym zrobić sobie coś takiego, taki kanał, tu jakieś wyspę, Ostrów Tumski, czy jak to się tam nazywa, już nie pamiętam. Można by coś takiego zrobić z Odrą. Tylko musiałoby to być, no, pomyślimy. Więcej miejsca dla Wrocławia, chociaż tak naprawdę jest dużo miejsca. Tutaj nie powinniśmy narzekać. Zobaczymy. Dobra, będę kończył ten odcinek. Następny odcinek będzie już w następnym roku. Tak jak mówiłem, jeszcze sobie pomyślę, jak tutaj będzie to budowane. Najprawdopodobniej w takim układzie, tylko przesunięte troszeczkę na tutaj. Mocniej, żeby tu ewentualnie magazyn sobie wstawić między fabrykę a port, a terminal tutaj ten morski, tutaj chyba nawet dobrze, ewentualnie sobie poprawię tak troszeczkę, żeby tutaj wiecie, żeby te barki wpływały, to będą malutkie barki, ten terminal będzie tutaj idealnie, nie? Mi się wydaje, że to nawet bardzo fajnie będzie wyglądało. Oczywiście te terminale powstaną za jakiś tam czas. Najpierw chyba ten barkowy powstanie. Mi się wydaje, one nie są drogie, tak więc można by już niedługo odpalić tą transport barkami. Bo one nie są drogie. Dobra, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym rozwiązaniu. Bo tak jak mówiłem, no troszeczkę tutaj poczekam, zanim zacznę budować ten... No już w następnym roku zacznę budować, ale gdzieś tak może w kwietniu. Czyli w następnym odcinku jeszcze nie będzie tutaj rozpoczęta budowa. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.